blisko 25 km długości o wartości około 700 milionów złotych. Obwodnica Olesna jest drugą największą inwestycją drogową w historii województwa opolskiego po autostradzie A4. Planowana obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11. Prawie 50% środków przeznaczonych w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych dla województwa opolskiego oczywiście, z tej kwoty 1,5 miliarda złotych, to może być prawie połowa przypadnie na Olesno, ale prawie 30-kilometrowy odcinek drogi. Wiele obiektów inżynieryjskich, tak zwanych przepustów, mostów, no to powoduje podniesienie oczywiście wartości tej inwestycji. Wybór wariantu był poprzedzony wieloma konsultacjami. Ostatecznie wybrany zostanie wariant północny, przebiegający w dużej mierze lasami i w pobliżu oleskiej podstrefy ekonomicznej. Gdy my projektujemy przebieg, to zawsze się projektuje tak, żeby ta droga w przyszłości była jak najmniej uciążliwa dla ludzi. Stąd ten wariant północny, ja też byłem za tym wariantem, dlatego że on idzie przez las. Wprawdzie ekolodzy tutaj twierdzą, że drogi szkodzą w lesie, ale ja powiem Państwu, że ja wybudowałem w swoim życiu kilkadziesiąt lub może już nawet kilkaset kilometrów autostrad w różnych miejscach Polski i jeżdżę tam czasem, nigdzie nie widziałem, żeby las wysechł z tego powodu, że tam jest droga. No ten ekosystem się dostosowuje, zwierzęta się dostosowują, a my możemy bezpiecznie i szybko jeździć. Odcinek drogi z dala od terenów zabudowanych wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i w znaczny sposób skróci czas podróżujących. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja przyczyni się również do wzrostu gospodarczego, podniesie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. No to jest najlepsza informacja, jaka mogła mi się zdarzyć. Naprawdę przy wcześniejszych, bardzo trudnych rozmowach, gdzie już nikt nie dawał szans, że obwodnica powstanie, będzie to jezdnia dwupasmowa z każdej strony, więc będzie to pełnokrwista droga ekspresowa, która ma kapitalne znaczenie dla nas ze względów przede wszystkim praktycznych, czyli wyprowadzenie ruchu z naszego miasta, ciężkiego ruchu, a drugie, że jest zlokalizowana węzeł autostradowy przy samych terenach naszej strefy ekonomicznej, którą coraz mocniej uzbrajamy. Składanie ofert w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwa do 11 grudnia bieżącego roku. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, pierwsze prace budowlane ruszą w drugiej połowie 2020 roku, a obwodnica Olesna zostanie oddana do użytku w 2022 roku.